Dzień dobry, drogie wagi. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, gdzie będzie czytanie dla Was na kwiecień 2021 roku. Będziemy sobie patrzeć, jakie tutaj są dla Was energie, co tutaj się może rysować, z czym warto popracować, czego być może unikać. Na wstępie bardzo proszę pamiętajcie o tym, że tarot nie jest żadną wyrocznią, to nic nie jest wyryte w skale, to są energie, to jest prognoza ogólna, skierowana do całej bardzo dużej grupy osób spod danego znaku zodiaku. Zatem bierzecie to, co z Wami rezonuje. Resztę zostawiacie, nie podciągacie niczego na siłę pod siebie. Gdyby to czytanie z Wami nie rezonowało, zapraszam Was, zachęcam do rozejrzenia się na kanale. Tradycyjnie w opisie pod filmem macie adres strony internetowej, do której odwiedzenia Was jak zawsze zachęcam po to, aby przeliczyć cały swój horoskop urodzeniowy, czyli ten tak zwany kosmogram. No i dzięki temu poszerzacie wiedzę na temat właśnie tego swojego kosmogramu. Warto jest to znać. Ten czas, jeżeli to przeliczycie, odwiedzicie tę stronę, uzupełnicie te dane, które są potrzebne, to wszystko w opisie pod filmem macie podane. To właśnie to, co powiedziałam. Zapraszam na kanał do rozejrzenia się, do posłuchania horoskopów dla innych znaków zodiaku, które występują w Waszym horoskopie urodzeniowym. I zwracam tutaj szczególną uwagę na takie miejsca jak ascendent, szczególnie na to, Wenus, Księżyc, planety osobiste. Także w ten sposób to działa. Może tam odnajdziecie jakieś uzupełniające informacje też do tego czytania dzisiejszego. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Przypominajka z mojej strony o reakcje pod filmami, których jest bardzo, bardzo mało. Bardzo proszę, wciskajcie to. Łapka w górę bądź łapka w dół. I dla tych, którzy nie mają włączonych subskrypcji, nie subskrybują mojego kanału, a odwiedzają go, też zachęcam do włączenia tej subskrypcji. Będziecie wtedy na bieżąco ze wszystkim tym, co się tutaj dzieje u mnie na kanale. Także do tego też zachęcam. No i chyba tyle tytułem wstępu. Będziemy zaczynać to czytanie. Są dla Waszego najwyższego dobra. Talia, która dzisiaj bierze udział w czytaniu, to jest The Arcanum Tarot. I poprosimy tutaj o wprowadzenie energii dla wszystkich osób spod znaku wagi na kwiecień 2021. Waga w kwietniu 2021. Ok. Czytania na kwiecień są krótsze, z tego względu, że czasowo się nie wyrabiam. Dzieje się troszeczkę więcej, niż się działo do tej pory u mnie teraz. I stąd jest natłok tych wszystkich tematów, które muszę poświęcić czas. Z tego względu też czytania na miesiąc kwiecień są krótsze. To są rozkłady pięciokartowe, niemniej jednak mam nadzieję, że będą one dla Was również interesujące i wyczerpujące. Tutaj położymy sobie pierwsza nasza karta, to będzie energia dominująca naszego miesiąca. Tutaj mamy to, co jest za Wami. Jaki będzie Wasz kolejny krok? Troszkę przesuniemy. Co Wam to da? Wynik tutaj. Bardzo fajna energia, bardzo fajne karty, bardzo pozytywne. Widać tutaj dużą mądrość. Jakby też dużą radość z działań odnoszę wrażenie na kwiecień, więc tutaj jest sporo kart, które mówią o tej radosnej energetyce. Te karty są aż trzy. Oprócz tego mamy kartę 10 denarów też tutaj na przedostatniej pozycji, w związku z tym bardzo, bardzo pozytywne macie karty. Tutaj to, co powiedziałam, przenika się działanie z radością z tego, co ja robię, bardzo mocno. I wydaje mi się, że ta radość
To podchodzenie z sercem też do wszystkiego, co ja robię. Tutaj na kwiecień może Wam towarzyszyć taka energia i faktycznie warto jest to wykorzystać z tego, co ja widzę tutaj w tych kartach, bo wyjściowa i dominująca energia na miesiąc kwiecień dla Was wagi to jest karta czterech buław. Czyli karta czterech buław to jest taka energia, zresztą tak jak widać tutaj na tej karcie, że to jest fun, zabawa, że to jest radość. Ona nam jeszcze stoi przy giermku pucharów tutaj, o którym będę za chwileczkę mówić. Natomiast karta czterech buław, cztery, czyli znowu zawsze to co ja przy czwórkach powtarzam, że to jest bardzo stabilizująca energia. To jest liczba, która jest bardzo pewna i bezpieczna. A oprócz tego tutaj właśnie mamy te cztery buławy jako wyjściową, dominującą energię na kwiecień, która jest kartą, u mnie to jest karta inauguracji. To jest karta zdania przeróżnych egzaminów. Zazwyczaj na uczelniach wyższych mi się to pokazuje. Natomiast to jest taka karta, która faktycznie ona już nam daje jakiś lepszy pułap, jakiś fajny etap, na którym my się znajdujemy. Tak? To oznacza świętowanie jakby w wyniku efektu, który ja odniosłem. To jest faktycznie to, co mi daje, to jest taka trampolina, ja bym nazwała tę kartę, że karta czterech buław to jest taka trampolina do dalszego sukcesu. Że to już jest fajny grunt i fajne podłoże, od którego ja się mogę odbić. Że tutaj ja już przez pewne działania, przez plany, przez założenia, przez inicjatywę, którą podjąłem, ja już tutaj w tym momencie mam coś za sobą. Ja już tutaj się mogę jakimiś sukcesami pochwalić. To jest tak, jak mówię, to jest inauguracja, cieszenie się. Cieszenie się i radość z tego, w którym punkcie ja się teraz znajduję. Tak jak powiedziałam, poprzez wcześniejsze działania, które podjąłem. Z czego ja wychodzę teraz? A tak jak powiedziałam, cztery buławy jest taką właśnie energią, która... To jest taka sytuacja, która... ja bym powiedziała, jest takim konsekwentnym kroczeniem naprzód dalej ku kolejnym sukcesom, ku kolejnym etapom, pułapom, efektom, które ja mam w założeniach, które chciałbym osiągnąć, więc tutaj fajnie się pokazuje ta wyjściowa karta na ten miesiąc kwiecień dla Was wagi. Oprócz tego, to co powiedziałam, co za Wami jest karta? Jest karta pazia kielichów. Oczywiście jest to postać. Tutaj jest sporo tych postaci. Na pięć kart są dwie karty dworskie, więc też jest sporo tego. Natomiast oczywiście, tak jak powiedziałam, jest to postać, więc może się to związać oczywiście z inspiracjami, które czerpiemy od ludzi z naszego otoczenia. Pazie to są osoby młode. Więc albo to jest kwestia nowego, świeżego też spojrzenia na tematy poprzez właśnie osoby młode bądź dzieci z waszego tutaj otoczenia. Natomiast paź kielichów to jest taka postać, która można powiedzieć ją przepełnia zachwyt nad tym wszystkim, co on w tym momencie trzyma w swoich rękach. Tu jest bardzo duża radość. Tu jest właśnie taka też dziecięca wolność i lotność umysłu, ja bym powiedziała. Tutaj też jest, tak jak powiedziałam, zachwyt na tym. Zobaczcie, w jaki sposób on ten puchar trzyma. On go trzyma z taką bardzo, bardzo dużą delikatnością, ale ja bym powiedziała z takim namaszczeniem, że wow, co ja teraz trzymam, niczym właśnie skarb w swoich rękach. Że to jest przyglądanie się temu, co ja mam w tej chwili. To, co trzymam teraz przed sobą, oglądanie, przyglądanie się temu. Natomiast, tak jak powiedziałam, to jest zachwyt, więc u mnie się tutaj przenika energetyka radości z tego, co... radości, którą wkładam w działania, ale też radości, która wypływa z działań, które ja czynię. Czekajcie, bo świeczka zgasła, wymienimy. Zmienimy świeczkę i będę opowiadać zaraz dalej.
Okej. Mamy świeczkę, to można teraz dalej opowiadać. Więc tak w ten sposób bym o tym powiedziała. Jaki będzie Wasz następny krok? Mamy tutaj rycerza pentakli. Więc odnoszę takie wrażenie, że tak jak powiedziałam przy czterech buławach, jestem gotów już do dalszej drogi. Do tego, że właśnie czwórka buław jest tym fajnym pułapem, od którego jest się już dużo łatwiej odbić wyżej, tak? I zdobyć coś. Tutaj mamy rycerza denarów, który oczywiście jest to też postać, więc z kolei można tutaj mówić o tym, że albo to my jesteśmy w tej roli, albo ktoś z otoczenia naszego. I to są wszelkiego rodzaju oferty, bądź jeżeli my jesteśmy tutaj teraz w takiej energetyce, a raczej ja bym powiedziała o tym, bo ta karta stoi nam na pozycji, jaki będzie Wasz następny krok. W związku z tym tutaj jest wybieranie się, ja bym powiedziała, w dalszą drogę. Już po tym etapie, o którym Wam powiedziałam przy karcie czterech buław, tak? Wybieranie się w dalszą drogę. Tu nie ma spieszenia się. Tutaj jest jakiś założony plan, ja bym powiedziała. Zresztą w buławach też buławy też mówią o planowaniu. Dwójka buław na przykład, więc ja bym powiedziała, że tutaj jest bardzo, bardzo dużo rozwagi w kolejnym kroku pokazane. Bardzo dużo rozwagi, bardzo dużo przemyślunku, bardzo dużo już takiego rozważnego działania na ten moment. To nie jest osiadanie na laurach w żaden sposób. O tym mówi karta sześciu buław z kolei, której nie mamy tutaj na tym stole, ale fajne jest to, że gdzieś dla mnie rycerz monet to jest taki osobnik, który on jest pokorny, który on właśnie nie szasta energiami na lewo i na prawo, swoimi zasobami, swoimi umiejętnościami, swoimi możliwościami, tylko on się bardzo dokładnie zastanawia nad tym, gdzie ma je ulokować, gdzie będzie właściwie. Więc tutaj ja bym o tym powiedziała. Co Wam to da? Mamy kartę 10 denarów. Więc tu faktycznie jest bardzo dużo zdroworozsądkowego też działania, bo denary to jest żywioł ziemi. Czyli to jest energia taka faktycznie bardzo skrupulatna, bardzo drobiazgowa. A tutaj mamy kartę na pozycji, co Wam to da, 10 denarów. Czyli to już jest faktycznie coś dużego, można powiedzieć. Ja bym w ten sposób to ujęła. To są kolejne otwierające się wrota. Tak jak tutaj mamy nawet też te bramy do zamku, do jakiegoś pałacu. Można tutaj mówić o kwestiach związanych z wiedzą, z posiadaniem wiedzy, z posiadanym doświadczeniem, z poprawą oczywiście swojego statusu finansowego. Natomiast dziesiątka denarów to jest kompletność, to jest energia taka. To jest karta, która nam zamyka żywioł, więc tutaj ja bym powiedziała, że tu jest jakieś kompletowanie. To tak jak mnie się to nasuwa przy tym całym rozkładzie, o czym Wam powiedziałam na samym początku, że tutaj jest bardzo fajne przenikanie się różnych energii, takich bardzo pozytywnych, czyli serce w działaniu, pokazane tutaj w tym giermku pucharów dzisiaj, efekty, które osiągam, które mnie satysfakcjonują, z których ja czerpię niesamowitą radość, duża skrupulatność i duża pokora też w tym działaniu, więc tutaj ta dziesiątka denarów jakby dla mnie tworzy cały ten pakiet, o którym mówią te karty dzisiaj u Was wagi w tym czytaniu, tak? Że tu nie chodzi do końca w tej dziesiątce denarów jako co Wam to da, że rodzina wielopokoleniowa i tak dalej, jestem bogaty, opływam w luksusy, tylko tak jak ja mówię, dziesiątki są kompletnością, a to jest karta, która mówi o kompletności,
w żywiole ziemi, czyli to są wszelkiego rodzaju wartości. I to jest pełen pakiet tego wszystkiego, co mi daje satysfakcję i co mnie doprowadza do sukcesu. To nie jest tylko ciężka praca. Tutaj jest bardzo duże zaangażowanie, tu jest ogromne serce, ale to jest faktycznie też to, że mnie sprawia radość wszystko to, co ja robię. I wydaje mi się, że to jest recepta na sukces. Że nie tylko charówka, ciężka praca, kajdany, łańcuchy itd., itd. i dostawanie batem tylko i wyłącznie po tyłku. Chodzenie na przykład przykładowo do pracy z przymusu, z niechęcią do pracy, której się nie lubi. Tylko tutaj ja faktycznie w tym czytaniu odnoszę takie wrażenie w tym rozkładzie, że ta dziesiątka denarów to jest właśnie ta kompletność, o której mówią wszystkie te karty dzisiaj tutaj położone na tym stole. A możliwy i potencjalny wynik to jest 3 kielichy. I znowu od pucharów się zaczęło i na pucharach się kończy. Więc to jest faktycznie kolejna karta. Tu mieliśmy tego pazia, który, tak jak powiedziałam, on jest taką osobą, taką z otwartymi oczami, przyglądającą się wszystkiemu, co się dzieje. Tej sferze, w którą on wchodzi teraz na dany moment. Temu pucharowi, który trzyma z takim właśnie namaszczeniem, ja bym powiedziała, z taką dużą delikatnością. Ale że to jest takie właśnie eksplorowanie, zachwycanie się wszystkim to, co się dzieje, a tutaj na samym wyniku mamy kartę 3 pucharów, czyli jest to radość. Jest to radość z tego wszystkiego, co ja osiągam. Też tutaj można zauważyć w tym czytaniu, że jest taka fala. Tutaj się od czegoś zaczęło, od jakiejś pierwszej inicjacji, pierwszego zachwytu. Tutaj mamy sukces, tutaj mamy z kolei podejmowanie kolejnych działań. Bardzo duży przemyślunek, bardzo dużą skrupulatność dokładaną we wszystko to, co ja robię, po to, żeby znowu na koniec móc się cieszyć tymi efektami. Tutaj mamy kartę 3 pucharów, tak jak powiedziałam. To jest kolejny powód do świętowania. O tym też mówi ta karta, ale przede wszystkim dla mnie 3 pucharów to jest karta radości. Karta radości z tego, co się teraz dzieje. Może to jest moment takiej po ciężkiej pracy też dla wielu z Was, takiego właśnie lajtu, takiego momentu gdzieś tam tego tak zwanego pofolgowania sobie, tej chwili relaksu, tej chwili odpoczynku, ale nie takiego biernego, tylko też ja bym powiedziała, że to faktycznie są po prostu powody do radości. Często też 3 puchary są, ponieważ to jest 3, to jest radość z tego, że jestem, że działam w grupie, bądź że jestem w tej chwili w towarzystwie. Więc tutaj faktycznie odnoszę wrażenie, że to jest zasłużone tutaj w tej sytuacji i że żeby po tym wszystkim móc sobie pozwolić na chwilę świętowania, odpoczynku, pocieszenia się towarzystwem bliskich osób, przyjaciół. Tak, bo 3 puchary często mówią o świętowaniu w towarzystwie najbliższych osób, więc tutaj ja bym to w ten sposób powiedziała. Bardzo fajne macie karty, bardzo fajne jest to czytanie, bardzo pozytywne. Tego Wam życzę na miesiąc kwiecień. Zdrówka, uśmiechu na twarzy. Przypominam raz jeszcze o reakcjach pod filmami. Pamiętajcie o tym i życzę Wam udanego, pięknego miesiąca kwietnia. Zdrówka, powodzenia, uśmiechu na twarzy i słyszymy się wkrótce na kolejnych czytaniach u mnie na kanale. A tymczasem Was pozdrawiam. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!